NVIDIA Studio. Dzisiaj przyjrzymy się temu zagadnieniu. Witam Was w mojej niewielkiej przestrzeni, gdzie pracuję. Ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk i dzisiaj pogadamy o komputerach. Między innymi o tym, który stoi tutaj koło mnie, czyli Acer Concept D7 Ezel, wyposażony między innymi w kartę NVIDIA GeForce RTX 2080 Super. Dość długa nazwa, ale karta jest naprawdę świetna. Czym jest zatem NVIDIA Studio? To platforma, która składa się z produktów RTX Studio, stabilnych, dedykowanych sterowników i pakietów dla twórców oprogramowania, a RTX Studio to certyfikacja sprzętu, który musi spełniać wyśrubowane wymagania pracy takich osób jak ty czy ja. Osoby, które pracują w Lightroomie, Photoshopie, w Adobe Premiere i w wielu innych aplikacjach, z których ja nie korzystam, ale korzystają chociażby inni twórcy robiący efekty specjalne, modelujący 3D. Więc aplikacji jest całe mnóstwo, na przykład DaVinci Resolve, Cinema 4D, OBS, KeyShot, Blender, 3ds Max, Maya, Illustrator i wiele innych. Bo my troszeczkę różnimy się od osób, które grają, ale o tym za chwilę. Więc tak jak wspomniałem, jest to pewnego rodzaju certyfikat konkretnego sprzętu. I co powinien posiadać taki sprzęt, żeby mieć certyfikat Studio? Mianowicie musi mieć przynajmniej i7. Do tego minimum 16 GB RAMu, dysk minimum 500 GB, a najniższym modelem karty graficznej jest GeForce 2060, czyli tak bardzo wysoki model. Tutaj, tak jak wspomniałem, mam 2080, czyli znacznie wyższy model, znacznie bardziej wydajny. Więc jeśli będziecie zastanawiać się nad jakimś komputerem, ale nie do końca będziecie wiedzieli, które parametry do siebie dobrać, czy one będą dobre dla takiej pracy, o której wy myślicie, czyli pracy fotografa, pracy kogoś, kto będzie montował wideo, to patrzycie, czy taki komputer jest opatrzony dopiskiem Studio. Jeśli jest, to znaczy, że spełnia te naprawdę wysokie wymagania, bo tak jak wspomniałem, te parametry minimalne są naprawdę wysokie. Tutaj mam i7, 32 GB RAMu i wspomniane 2080. Ale NVIDIA Studio to nie tylko hardware, ale też software. I tutaj pomówimy o sterowniku. Sterownik NVIDIA Studio ma zapewnić przede wszystkim bardzo dużą stabilność. I ja akurat pracując na Macu przez wiele lat, byłem przekonany, że to jest takie, można powiedzieć, źródło stabilności. Że tam się nigdy nic nie wykrzacza, nic się nie kraszuje. A co się okazuje, wcale tak różowo nie jest. Nie mogę też powiedzieć, że jest tam jakoś bardzo źle, ale jakoś Windows zawsze mi się kojarzył z tym, że będę miał jakieś blue screeny i że w ogóle tu będzie działało to wszystko nie tak jak trzeba. A co się okazuje? Ja przez ostatnie 2 miesiące, kiedy chociażby nagrywałem kurs Lightrooma i pracowałem na tym komputerze wcześniej, ani jednego blue screena, ani jednego zawieszenia się programu, jeśli pracowałem na tym po prostu normalnie, ani razu tak naprawdę nic mi się nie zawiesiło. No i możemy pomówić o sterownikach. Jako użytkownik Maca, jak usłyszałem sterownik, pomyślałem sobie, że będę musiał gdzieś wchodzić na jakąś stronę, za każdym razem gdzieś tam szukać tych aktualizacji, instalować to na nowo. No okazuje się, że to wcale nie jest takie trudne. Tutaj z pomocą przychodzi program GeForce Experience. To jest dedykowana aplikacja od NVIDIA. I tak naprawdę jedyne, co my musimy zrobić, to ze strony głównej przechodzimy do sterowników. Tutaj mamy też możliwość sprawdzenia aktualizacji. Ja akurat cały czas te sterowniki aktualizuję. Tutaj najnowszy sterownik jest zainstalowany. A obok mamy takie trzy kropeczki. Możemy przełączyć się między Game Ready a Studio. Oczywiście to nie jest tak, że Photoshop czy Lightroom nie będzie działał na sterownikach Game Ready. Przy czym sterowniki Studio są zaprojektowane specjalnie przez inżynierów od NVIDIA. Wspólnie z twórcami programów, które obejmują właśnie to studio, jak również z twórcami konkretnego hardware'u i dzięki temu mamy tę maksymalną stabilność. Robiłem też jakieś testy prędkości pomiędzy Game Ready a Studio i tutaj różnice są naprawdę nieduże. Natomiast jeśli chodzi o stabilność, to przy sterowniku Studio komputer działa po prostu tak jak chce, czyli bez żadnych spowolnień, bez żadnego zawieszania się. Wykorzystujemy potęgę tej karty graficznej 2080. No i do tego, tak jak wspomniałem, jeśli mamy ten sprzęt, który opatrzony jest tym dopiskiem Studio, to znaczy, że mamy maszynę, która spełnia te najwyższe wymagania. I nawet jeśli nie jesteście, tak jak ja zresztą, przekonani do końca do Windowsa, ani do instalowania sterowników, to wierzcie mi, że każdy sobie z tym poradzi. Tym Was zostawiam, a my widzimy się w kolejnym filmie, już za jakiś czas,
gdzie pokażę Wam jeszcze w jaki sposób poustawiać programy, żeby wyciskać z nich maksimum, między innymi właśnie z tej karty graficznej. Do zobaczenia.